Nasza historia tutaj z pracą w Skansenie to był taki przypadek, można powiedzieć, przez moją siostrę, która tutaj mieszka i właściwie ona wiedziała, że Skansen jest konserwowany. I tak się złożyło, że poznała mnie z panią Marią i potem już mieliśmy wszystkie sprawy związane z dokumentacją tego projektu. No na początku jakby trochę było tego dużo. Wydawało mi się, że ten skansen jest ogromny i dużo pracy wymaga, ale z czasem, kiedy zaczęliśmy konserwować, poddaliśmy konserwacji rzeczy, które tutaj się znajdują, jakby wszystko zaczęło nabierać takiego wyrazu i smaku. No jest to na pewno dziedzictwo, które należy chronić, szanować i mówić o nim do przyszłych pokoleń, bo tak jak tutaj już rozmawialiśmy z osobami, które wcześniej przychodziły, osoby starsze wspominają, a dzieci trzeba czymś zainteresować. Dlatego praca nasza polegała na zrobieniu takiego skansenu troszeczkę interaktywnego, żeby i dzieci można było zainteresować dźwiękiem, kolorami, które się pojawiają w izbach, grami, czy taka ścieżka edukacyjna, która tutaj powstała specjalnie dla nich, żeby się angażowały w coś, czego już nie ma tak naprawdę na co dzień, a tutaj mogą doświadczyć i spędzić fajnie czas. Między dwoma ołtarzami jest kolebka ze świecami lilia. A kto go będzie kołysał, Maryja? Święty Szczepan i święty Jan lilia. A kto mu tam będzie śpiewał, Maryja? Przyjdą z nieba aniołowie, zaśpiewają Jezusowi glory. Skansen znajduje się w wyjątkowym miejscu, w miejscowości Dobczyce, pięknie usytuowany, z zamkiem. I myślę, że każdy, kto tutaj przyjedzie, znajdzie coś dla siebie i weźmie stąd miłe wspomnienia i wrażenia. Dlatego zapraszam wszystkich, nie tylko z okolic, ale myślę, że z całej Polski, do zwiedzania tego pięknego skansenu i otoczenia.